Rozmowa dnia. A gościem Sygnału Dnia wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Dzień dobry, panie premierze. Dzień dobry, witam pana redaktora. Witam kilka spraw politycznych. Jak pan ocenia taką sytuację? Gazeta Lubuska opisuje w serii artykułów aferę związaną z mobbingiem, molestowaniem seksualnym w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gorzowie. No i okazuje się, że te publikacje wzbudzają zaniepokojenie marszałek województwa lubuskiego Elżbiety Polak. Ona wysyła pismo za pośrednictwem swojego rzecznika do redaktora naczelnego gazety, aby dokonał, tak jak można przeczytać, weryfikacji osobowej czy weryfikacji kadrowej. No, można przeczytać, że urzędnicy uważają, że to był tylko apel o rzetelność, natomiast redaktor naczelny Gazety Lubuskiej stwierdza, że to jest atak na niezależność, na wolność słowa. No zdecydowanie tutaj jest atak na niezależność słowa. Jeśli był apel o weryfikację kadrową, no to chyba pani marszałek powinna mieć na myśli bardziej weryfikację kadrową w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, a nie wśród dziennikarzy Gazety Lubuskiej, no bo to tak wygląda, że jeśli ktoś złe wieści przynosi, to uciąć mu głowę, tak? No to jest takie myślenie pani marszałek. No, widocznie ta moralność Kalego tutaj bardzo mocno wychodzi, że tak, że o nas źle nie wolno pisać. A sądzi pan, że ta sprawa powinna mieć jakieś reperkusje polityczne? To znaczy, czy polityk, który naciska na redaktora naczelnego gazety, powinien może sam się pożegnać ze stanowiskiem? Zdecydowanie tak. Ja tylko podam przykład. Może nie powinienem przypominać, ale jednak był taki drobny przykład niezadowolenia jednego z naszych ministrów na pracownicę poczty. No, natychmiast tego ministra już nie ma, więc myślę, że konsekwentnie niech się zachowa tam ta druga strona identycznie. Panie premierze, jedynka Rzeczpospolitej, tu konsekwencje dymisji ministra Piotra Naimskiego. Pytam o kwestie personalne w rządzie. Atom musi poczekać na kwestię wyboru partnera budowy elektrowni jądrowej, ale jest pytanie, czy do rządu może wrócić minister Krzysztof Tchórzewski. Gazeta twierdzi, że może być wiceministrem aktywów państwowych. Pan jest wicepremierem. Czy pan coś słyszał na ten temat? Nie, nic nie słyszałem. Mam tu niestety swoich dużo zajęć związanych ze zbożem, jeszcze niestety z cukrem ostatnie dwa dni. O tym za moment. Ale i dlatego też nie uczestniczę tutaj w tych rozmowach, więc trudno mi w tej chwili to powiedzieć. Niech też minister Tchórzewski nie chwalił mi się, że dostał takie propozycje. A gdyby pan miał decydować, jest pan wicepremierem, Koreańczycy, Francuzi czy Amerykanie jako ci partnerzy co do elektrowni atomowej, których partnerów by pan wybrał? Czy ja, trzeba by mieć wiedzę oczywiście o technologii, ale generalnie bym tak spojrzał z zewnątrz, no to ja największe zaufanie mam zawsze do technologii amerykańskiej, jeśli patrząc na doświadczenia z atomem. Więc od nich bym rozpoczął. Panie premierze, sprawy rolnictwa. Mówimy o tym dzisiaj w jedynce. To dziś może dojść do, no właśnie, pytanie, czy przełomowego, czy jednak to jest pewien wstęp dopiero może do odblokowania portów czarnomorskich. Turcja, Ukraina, Rosja i ONZ mają podpisać porozumienie dotyczące eksportu ukraińskiego zboża właśnie przez te porty. To jest przełom czy wstęp do przełomu? Ja myślę, że samo podpisanie już jest przełomem, ale oczywiście za tym przełomem podpisania porozumienia to nie pójdą natychmiast działania, bo z tego, co mówił mi minister rolnictwa Ukrainy, to jednak do takiego rzeczywistego otwarcia portu w Odessie, bo to o tym mowa głównie, no potrzeba trochę czasu. Podobno tam Ukraińcy zatopili wiele statków na wejściu do portu po to, żeby nie wpłynęły rosyjskie krążowniki o dużej wyporności, czy zaminowane te porty, więc pewnie potrzeba trochę czasu, ale jednak nawet jeśli to będzie później, to jest to ważna rzecz, dlatego że no przez Europę szlakami drogowymi bardzo trudno jest eksportować te ilości zbóż, których oczekuje Ukraina. Więc odblokowanie i mam nadzieję dobry nadzór, bo to przede wszystkim musi być bardzo jasne przestrzeganie pod egidą ONZ-u tych szlaków transportowych, no będzie, myślę, że miało znaczący wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe w Afryce Północnej czy Bliskim Wschodzie. A czy minister rolnictwa Ukrainy mówił panu, ile to odminowanie tych portów może potrwać i czy to rzeczywiście będzie oznaczało zażegnanie tego ryzyka klęski głodu w Afryce, krajach Bliskiego Wschodu? No, nie mówił mi o czasie, bo pewnie też to nie jest jego dziedzina, tylko mówił o problemach, które są bez względu na chęci i porozumienie. Ale ja mam nadzieję, że będzie to w miarę szybko
Oczywiście to nie jest problem tygodnia czy dwóch, ale jednak ten eksport zboża, jeśli będzie z Ukrainy kontynuowany przez Morze Czarne, to myślę, że to jest duży krok w kierunku już bezpieczeństwa żywnościowego tamtych okolic. No i jednak trochę oddech dla nas, bo my pomagamy jak możemy, ale ta pomoc, no niestety fizycznie ze względu na trudności logistyczne, różnice torów kolejowych i tak dalej, jest bardzo ograniczona. Tylko w Odessie ma być 20 milionów ton zbóż. No to jest potężna ilość. No tak, ale Odessa jest do takich ilości przygotowana i przyzwyczajona, mogę powiedzieć, bo Ukraina eksportuje prawie 80 milionów ton zbóż. Większość była eksportowana przez Odessę, więc to nie są dla nich ilości duże, o ile tylko ten szlak transportowy będzie udrożniony. A czy sądzi pan, że od tego porozumienia dzisiaj podpisanego Ukraina i Rosja może przejść do jakiegoś, do podpisania jakichś warunków rozejmu, które można by było, no szczególnie z punktu widzenia Ukrainy, nazwać sprawiedliwym pokojem? Nie wyobrażam sobie, żeby Ukraina podpisywała sprawiedliwy pokój przy okupacji znacznych terenów przez wojska rosyjskie. Nie po to, wydaje mi się, Ukraińcy się tak bronią bohatersko, żeby teraz oddawać jakieś obszary, więc nie sądzę, żeby to miało jakieś dalsze skutki, jeśli chodzi o akceptację na przykład okupacji tych zajętych terenów w tej chwili. Panie premierze, jest podobno problem z cukrem w Polsce. Czy sieci handlowe wprowadziły reglamentację? No, przypominają się czasy komuny. No tak, no przez drobiazg można powiedzieć, bo trudności logistyczne jednej z sieci handlowych, nie będę wymieniał jej nazwy, i pustą półkę, zrobienie zdjęcia z pustej półki z cukrem powoduje panikę, więc myślę, że parę dni trzeba będzie na uporządkowanie tego. Natomiast Krajowa Grupa Spożywcza, akurat jeden z głównych główny producent cukru, realizuje kontrakty zgodnie z terminem, zgodnie z zapotrzebowaniem, ma jeszcze do tego duże zapasy, więc jeśli handlowcy nie wiedzą, gdzie kupić cukier, to jeszcze zapraszamy do Krajowej Grupy Spożywczej. Czyli to państwo nie ma problemu nie ma, z cukrem? Państwo nie ma problemu, to tak naprawdę jest pokłosie trudności logistycznych właśnie sieci handlowych. Ale to są realne trudności, bo może to jest jakaś metoda marketingowa, no bo jak się wzbudzi takie zaniepokojenie, że danego towaru brakuje, to potem ludzie się rzucą i wykupią to niezależnie od ceny. No, oczywiście o intencjach nie chcę mówić, czy to byłoby specjalnie zrobione, nie sądzę, po prostu trochę przypadek, że te trudności logistyczne się pojawiły. No a później skutki, paniki łatwo wywołać. Uspokojenie już musi potrwać kilka dni, więc ale tutaj absolutnie uspokajam wszystkich. Naprawdę mamy cukru dużo. Wystarczy dla wszystkich. A cukier poza tym, przypominam, no nie jest taki, żeby go spożywać w ilościach nadmiernych. To podobno niezdrowe. Panie premierze, pan na konferencji prasowej mówił, że do 30 czerwca do Polski wpłynęło 640 tysięcy ton zbóż z Ukrainy. 98% miała stanowić kukurydza. Wczoraj był gościem poseł PSL Paweł Bejda, który mówił, że jest problem ze zbożem z Ukrainy, że spada cena na polskie zboże właśnie z tego powodu, że napływa zboże z Ukrainy. Nawet podał konkretne dane, że taka średnia cena miałaby spaść w przypadku polskich rolników z 1700 do 1100 zł za tonę. To jest absolutnie opowiadanie bzdur i brak wiedzy albo złośliwość, bo może ktoś jakiś, nie wiem, przedsiębiorca zaprzyjaźniony z posłem Bejdą próbować kupować po takiej cenie zboże, ale nikt mu nie sprzeda. Jeśli chodzi o pszenicę, bo to tak, trzymajmy się jednego asortymentu, żeby to można było porównywać. Rzeczywiście cena dochodziła do 1700 zł, jeśli chodzi o sprzed żniw, ale to jest zupełnie inny okres czasu. Zawsze na żniwa cena lekko się obniża. W tej chwili co najmniej 1400 zł proponuję przynajmniej spółki Elewaru, bo to jest spółka, która skupuje zboże i ona jest w ramach Polskiej Grupy Spożywczej, nawet na ścianie wschodniej, czyli tuż przy granicy polsko-ukraińskiej, a na północy Polski to nawet te ceny znacznie przekraczają 1500 zł za tonę i to jest ta cena światowa tak mniej więcej, oczywiście odliczając koszty transportu. Tam ceny dyktuje giełda MATIF minus koszty dowozu i tutaj nic się nie zmienia, więc opowiadanie takich rzeczy to chyba jest sianie niepokoju, albo może jakaś zaprzyjaźniona firma chce kupić tanio zboże i dlatego takie wieści się rozpowszechnia. Wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk jest gościem Sygnału. Ciąg dalszy naszej rozmowy w mediach społecznościowych Radiowej Jedynki i na portalu Polskiego Radia.
Panie premierze, czyli pan może w takim razie jednoznacznie stwierdzić, że to zboże z Ukrainy nadal stanowi no, taki ułamek właściwie, no kilka procent, tak, można powiedzieć, tego, co napływa do Polski, nie stanowi zagrożenia dla polskich rolników w takim razie. Bo inaczej też, wie pan, czytałem wypowiedzi pana poprzednika, Jana Krzysztofa Ardanowskiego, w tej chwili doradcy do spraw rolnictwa prezydenta, który też właściwie za Donaldem Tuskiem twierdził, że jest problem. Znaczy, wszyscy powtarzają, że chcą być tutaj jakimiś uprzedzających rolników, natomiast nie ma. No, moja wiedza jest taka, że w tej chwili zboże jest, rzeczywiście zboże, pszenica jest w bardzo małych, śladowych ilościach, to naprawdę jest w ogóle żadna ilość. Żałuję, powiem szczerze, bo pszenicy powinniśmy zgromadzić więcej. Natomiast firmy paszowe zaopatrzyły się w tanią kukurydzę na Ukrainie i to jest fakt. I to jest te kilkaset tysięcy ton kukurydzy, więc nie ma to wpływu na rynek pozostałych zbóż tak naprawdę. A jeśli chodzi o producentów kukurydzy, polskich rolników, to nie wpływa na ich ceny, na ich... Myślę, że nie, dlatego, że w tym momencie ta kukurydza, oczywiście może być taki moment, że skoro firmy paszowe zaopatrzyły się w kukurydzę ukraińską, to przez pierwsze zbiorów kukurydzy 2-3 tygodnie będzie problem ze sprzedażą, ale są możliwości przechowalnicze i wtedy za kilka tygodni będzie można spokojnie tą kukurydzę sprzedawać, tym bardziej, że ta kukurydza przywieziona z Ukrainy, ale również i z Polski, jest eksportowana systematycznie, głównie do Europy Zachodniej, do Hiszpanii. Ja tylko przypomnę, że właśnie też do końca czerwca przywieziono z Ukrainy 640 tysięcy ton zboża, w tym głównie kukurydza, 98%, a wywieziono z Polski 1 400 tysięcy ton, więc 2,5 razy więcej, co oczywiście nie znaczy, że to było ukraińskie, polskie, bo tego się za bardzo nie odróżnia, ale 2,5 razy więcej z Polski wyjechało zboża niż przywieziono, więc to jest taki, to są takie dane i widać wyraźnie, że tutaj co do skupu problemów nie będzie, jest podmiotów prywatnych, żeśmy zidentyfikowali bardzo dużo deklarujących skup zboża na poziomie 6 milionów ton, więc to jest ta ilość, która spokojnie zabezpiecza potrzeby rolników. A i rolnicy mają też coraz większe swoje możliwości magazynowe i myślę, że będą z tego korzystać, bo obserwacja rynków światowych, sytuacji w Ukrainie, jednak mimo otwarcia tych portów, to plony w Ukrainie będą podobno 2 razy mniejsze niż zwykle, tak to deklaruje minister rolnictwa Ukrainy, ze względu, nie wiem, na pożary, na brak zasiewów, brak nawożenia. No ta wojna jednak te skutki już w tych plonach tegorocznych będzie przynosiła bardzo mocno. No ale to jednak, jeżeli 2 razy mniejsze zbiory, a Ukraina jest, jak się mówi, spichlerzem świata, to jednak może to wpływać i na sytuację żywnościową na świecie i na ceny. Może na pewno i tutaj o to powinniśmy się martwić i zabezpieczać przede wszystkim tą sytuację żywnościową, żeby nie nastąpił głód w Afryce Północnej, krajach Bliskiego Wschodu, bo to może spowodować niekontrolowaną imigrację. I też ceny, oczywiście przy momencie, kiedy zacznie tego zboża fizycznie, realnie gdzieś brakować, to ceny mogą iść do góry. Tu się tego spodziewamy. Panie premierze, ale do góry, nie do dołu. Tak jak to tu straszą niektórzy politycy. Panie premierze, ja pamiętam tę dyskusję o krajowej grupie spożywczej. Niektórzy w ogóle uważali, że ona nie powstanie, że to jest tylko hasło polityczne. Ona jednak działa i teraz ma pewne możliwości też działania. Chcę pana zapytać o tą dzierżawę nabrzeża portowego w Gdańsku na rzecz krajowej grupy spożywczej. Co to daje? O ile zwiększą się te możliwości eksportowe i no, możliwości działania w takim razie Krajowej Grupy Spożywczej? Krajowa Grupa Spożywcza, to tak jak zadeklarowałem tuż po moim objęciu funkcji ministra, powstała w miarę szybko, czyli gdzieś tam w połowie maja już formalnie zaistniała. Żałuję, że tak późno, powiem szczerze, bo jakby była kilka lat wcześniej, to już byśmy byli w innym miejscu. No teraz jest to bardzo przyspieszone prace dotyczące doposażenia tej Krajowej Grupy Spożywczej w narzędzia. No i między innymi teraz już widać, jak bardzo się przydaje Krajowa Grupa Spożywcza przy skupie zboża, bo będziemy proponować skup zboża taki no trochę mieszany, to znaczy z zachowaniem u rolników, 30% płatności. Takie pieniądze na to przeznaczamy również, więc widać, że... Dlaczego taki sposób musi być właśnie, że rolnicy, którzy mają możliwości magazynowe, no, będą mieli pewien bonus, a dlaczego w ogóle ten mechanizm trzeba zastosować? No, znaczy, to jest mechanizm zastosowany, jak ja mówię, na wszelki wypadek, żeby nie było sytuacji, że rolnik chce zboże sprzedać i w pewnym momencie magazyny są zasypane, chociaż
To jest takie zapasowe wyjście, bym to określił, jako wyjście trzecie. Może ono nie zostać nigdy wdrożone, ale rolnicy powinni mieć świadomość, że nawet jeśli te 6 milionów ton powierzchni magazynowej w firmach handlujących zbożem zostanie zasypane, to my wprowadzamy jeszcze dodatkowy mechanizm, żeby rolnicy z kolei nie zostali bez pieniędzy na okres pożniwny, bo też trzeba inwestować, kupować nawozy, obsiewać pole na następny sezon. Więc to jest taki mechanizm. To są możliwości elewaru. To jest wentyl bezpieczeństwa, tak. Tak, to są możliwości magazynowe elewaru, młynów. Młynów, możliwości też liczymy, możliwości firm prywatnych, jeśli chodzi o handel zbożem, a tutaj to ostatecznością, ale też z pełną gwarancją płatności dla rolników, z przechowaniem u nich na miejscu. Więc to są te takie kroki, które będziemy stosować, żeby rolnicy czuli się absolutnie bezpiecznie i nie wpadali nigdy w panikę, bo to jest najgorsze na rynku. Panie premierze, jeszcze chciałem zapytać, bo posłowie PSL-u także składają taką ustawę o ochronie polskiego rolnictwa, mówią, że to jest w obronie polskich rolników. Właśnie jeszcze wracając do tego zboża z Ukrainy, że każde zboże z Ukrainy, to nawet jest wskazane w tej ustawie, widziałem ten projekt, ma być obłożone kaucją 1000 złotych. Dobry pomysł? Czy pomysł jak pomysł, natomiast trzeba popatrzeć na realność i nie opowiadać bzdur w tych faktach prawnych, jakich jesteśmy. Unia Europejska otworzyła granice, unijne granice. No to, że polsko-ukraińska granica jest zewnętrzną granicą Unii Europejskiej, no to jest faktem. Wobec tego my nie możemy żadnych ograniczeń nakładać samodzielnie, dlatego że jesteśmy w Unii Europejskiej. Zboże, które wjedzie z Ukrainy do Polski, już właściwie jest na terenie Unii Europejskiej. Ona przejeżdża przez granicę polsko-niemiecką, jedzie do Hiszpanii, w różne miejsca. Czyli my właściwie nawet nie możemy tego robić. My nie możemy tego robić, bo to jest granice zewnętrzne Unii Europejskiej są akurat w Polsce między innymi jest ten fragment. To Unia Europejska czy Komisja Europejska może nakładać ograniczenia lub uwalniać ograniczenia, tak jak my korzystamy z przepływu swobodnego przez wszystkie granice, tak każde inne kraje i tutaj ta decyzja Komisji Europejskiej była taka, jeśli już, to możemy się ubiegać w Komisji Europejskiej o zastosowanie kaucji, ochronę granic, ale na razie Komisja Europejska takich potrzeb nie widzi, więc myślę, że nie jest to konieczne. Ja zresztą wysłałem takie pismo, żeby monitorować, żeby sprawdzać, czy nie będzie ruchów cen w Europie. To jest monitorowane i jeśli by taka lawinowy napływ zboża i obniżka cen rzeczywiście nastąpiła z tego powodu, no to pewnie Komisja Europejska będzie interweniować. Na razie takich podstaw nie ma, a my sami tego zrobić nie możemy, co jest oczywiste i doskonale politycy PSL-u wiedzą. Przecież rządzili już wtedy, kiedy Polska była w Unii Europejskiej. Panie premierze, to jeszcze kwestia tych protestów, o których było dosyć głośno także w Polsce, rolników holenderskich. Teraz niewiele można na ten temat przeczytać, ale jednak ten problem, który oni podnieśli, czyli ograniczenie na przykład areału tych hodowli bydła o 1/3, bo tak alarmowali, że to im grozi z tytułu tych klimatycznych wymogów, na przykład ograniczania emisji tlenku azotu. No to, czy to może być problem, który dotknie także polskich rolników? Co do ilości zwierząt na hektar, to co jest w Holandii głównym powodem protestu, to oczywiście Polska ma dużo mniejsze obsady, więc akurat ten problem nie. Ale jest jeden problem, który tutaj mocno łączy. To jest problem rozporządzenia Komisji, projektu rozporządzenia Komisji Europejskiej o takim nagłej redukcji stosowania środków ochrony roślin o połowę. I tutaj Polska protestuje i to jasno stwierdzam, protestuje. Szukamy krajów, które by nas tu wspierały i z dobrym skutkiem jak na razie, bo to jest pomysł, który może spowodować znaczny ubytek plonów. I tutaj akurat rolnicy holenderscy w tym momencie nam sprzyjają, można powiedzieć, bo to też Holandia, rząd holenderski, jak ja protestowałem przeciwko temu zastosowaniu redukcji, no to akurat był przeciwny, czyli chce redukować, więc widać bardzo wyraźnie, że ten kierunek protestów jest słuszny. Więc w tym przypadku rozumiem rolników holenderskich i nasi rolnicy też mają wsparcie, jeśli chodzi o przeciwstawienie się tego projektowi, tego rozporządzenia o redukcji środków ochrony roślin. No połowę natychmiast. To nie jest w tym momencie, kiedy my martwimy się o bezpieczeństwo żywności, o ilość produkcji, żeby w tym momencie takie rzeczy robić. A czy w przypadku tych protestów rolników holenderskich nie brakowało panu głosu takiego zdecydowanego komisarza Wojciechowskiego?
No, komisarzowi chyba jest niezręcznie. Ja wiem, ma reprezentować interesy, ma reprezentować całej interesy Unii, no, ale całej Unii Europejskiej. Natomiast tej, to rozporządzenie, rolników. To rozporządzenie o redukcji środków ochrony roślin jest u komisarzy Kirakides, czyli bezpieczeństwa żywności, więc to nie jest domena komisarza Wojciechowskiego, stąd może ta powściągliwość, ale na pewno komisarz Wojciechowski nie jest przychylny temu rozporządzeniu. Wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk był gościem Sygnału Dnia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.